Yo, się, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kebus e, i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam e, jakby w co inwestować, w co warto zainwestować z operacji Riptide, e, jakich gwiazdki warto wykorzystać, dlatego znajdujemy się już na rynku społeczności i zaraz wszystko sobie przedstawimy, także zachęcam do oglądania, łapeczka w górę, subik, no i już przechodzimy do odcinka. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. Przejdziemy sobie od razu do kalkulatora, i szybko wam to wyjaśnię. 10 gwiazdek w pierwszym tygodniu następne będą zapewne zakładam, że po 6, 16, 15, 15, 15, 15 razy 6 to jest 90 plus 10, czyli 100 gwiazdek w całym, w całym wrócimy jeszcze do kalkulatora w całym jakby w całej przepustce, czyli mamy 100 gwiazdek, 100 gwiazdek podzielić na 2, 50, 50 skrzynek kryptite. Mówię to tak szybko dlatego, że w sumie nie wiem, ale wie, wiecie o co mi chodzi. Skrzynia Riptide no tutaj na, na, na rynku jeszcze jej nie ma, jeżeli chodzi o jej sprzedaż najprawdopodobniej będzie można za tydzień, w, następnej już, w następnym już jakby tym evencie. Zobaczcie tutaj, e, to jest wyjście operacji Riptide, zobaczcie jakie są spadki cenowe, skrzynia już powoli wraca do normy, ale spójrzmy sobie, przy samym wyjściu prawie 6 zł skrzynka. W najlepszym kursie prawie 4 zł. Ok. I teraz przypuśćmy sobie, że 50 skrzynek sprzedajecie za te 3,70. 85 zł. Zwróciła Wam się operacja trzykrotnie. Trzykrotnie Wam się zwraca operacja. Także, jeżeli chcecie pewny zarobek, to polecam inwestować w skrzynki. Możecie też czekać z tymi skrzynkami, tak jak mówiłem w poprzedniej operacji, na przykład do 6 zł. No, oczywiście wiadomo, że to trochę potrwa. Tak? No, zobaczcie, że tutaj mieliśmy grudzień no to już mija, mija chyba rok od tych mija rok czy nie nie no jeszcze nie mija rok, ale no one niedługo zaczną wskakiwać w cenie, także radzę na to czekać możesz inwestować też w agentów ale to też jest takie wiecie agentów się opłaca na początku jeżeli chcecie szybko sprzedać i zarobić to wtedy się opłaca jak najbardziej, a jeżeli nie no to, to raczej nie Zobaczcie, zobaczmy sobie z tego. Mamy tutaj specjalistę z zagrożeń, to jest z Broken Fanga jeszcze. No, ale sprawdźmy sobie jakiegoś z tego eventu. Może nam się załaduje jakiś ciekawy agent. No i zaraz sobie zobaczymy, ile w ogóle oni kosztują. Dobra, wiecie, co? Weźmiemy sobie od najwyższej ceny, żeby sprawdzić, ile ci agenci. Sprawdźmy tutaj. Dowódczyni oddziału 70 zł No widzimy że Trzymają się w cenie Zwłaszcza te laseczki Pan Muchlik tutaj również 34 zł Taki ziomeczek sobie Tutaj ja myślę że to jest taki grail grail Tego całego eventu myślę że on może chodzić naprawdę sporo No wyróżnia się wyróżnia się zobaczcie ma tutaj takie ten koszula taka hawajska No widać że się wyróżnia Myślę, że on może być naprawdę sporo warty. No, ogólnie naprawdę fajna jest różnorodność w tych agentach, także bardzo na plus to, to wykonanie. Bardzo mi się to podoba. Także mówię, jeżeli chcecie pewny zarobek, polecam inwestowanie w skrzyneczki. Jeżeli chcecie się pobawić tutaj jakieś ten skinki agenty jak najbardziej. Jeżeli chcecie również skiny z operacji dropić, to nie jest to też najgorszy pomysł. Zobaczcie sobie, że ja mam Bizona. Za, który kosztuje aktualnie 7 zł, bo jest to jasno-niebieski skin z kolekcji tej Vertigo prosto z fabryki. No i również tam mam jakieś naklejeczki i tego skałcika również prosto z fabryki. No, jeszcze tego maka wydropiłem, ale on nic warty nie jest. No i pokażę Wam to na przykładzie. To była chyba nowa coś tam. Zaraz sprawdzimy, co to była za nowa. Chcę Wam szybko przedstawić. Ok, to że Steam, Steam nie współpracuje z nami. Ale zaraz sobie zobaczymy, to była nowa, zaraz sprawdzimy. Muszę to przejać, bo ona chyba kłodych i kosztowała, z tych co pamiętam. Zaraz sobie, bo wiecie, ja nie pamiętam z nazwy, jak ona się nazywała, więc będę musiał tak jechać. No ale tak, także w razie jakichkolwiek pytań, napiszcie w komentarzu. Ja chętnie odpowiem. Czy to była warstwardzy? Chyba tak, chyba tak to no, warstwa rdzy. I prosto z fabryki aktualnie kosztuje 7 zł, ale to dlatego, że ceny podropiły. Jest to skin jakby jasno niebieski z operacji, właśnie wcześniejszej z Broken Fanga i sprawdźcie, że on w pewnym momencie kosztował nawet 20 zł. Także naprawdę cenę miał dosyć sporą. A uwierzcie mi, że gdy po prostu będziecie go trzymać, zobaczcie, to się trzymał, no i wzrastał z biegiem operacji, tak. Także gdy będziecie trzymać takie skinki, to zobaczcie, że one chodzą naprawdę już w tych momentach swojej świetności naprawdę sporo. Bo jasno niebieski skin za 20 zł to naprawdę spoko opcja, także, także na takim przykładzie chciałem to pokazać. Również te naklejki nowe są bardzo fajne. Chciałem Tutaj dwie mam, bo chciałem wydropić, myślałem, że może mi się jakoś holo uda, no ale niestety tak się nie stało. Więc wejdźmy sobie na rynek i wpiszemy sobie y, tą naklejkę. Może nam wyskoczy holo. Ok, musimy wpisać Hojrak Holo. E, o ile tak to się wświetli w ogóle. E, OK, nie wyświetli się. Piszmy holo. Nie wiem, czy też, też tak się wświetli. OK, musimy wejść w filtr, filtr csgo Więc już to robimy. Wpiszemy holo. Sprawdzimy sobie według ceny, bo one na pewno nie są jakieś drogie. E... Okej. Okay. Tutaj mamy RMRy. E... Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy już jakąś pierwszą. No myślę, że nie są aż takie drogie. Myślę, że też nie są takie tanie, więc zaraz sobie zobaczymy to wygląda i gdzie one są. Tutaj była jedna, już widziałem. Okej, okay, no i zobaczcie sobie, te naklejki są serio mega ładne. Także warto w nie. Jeżeli nie chcecie ich dropić, to po prostu warto chociaż kupić parę. Ja na pewno postaram się coś tutaj ogarnąć z tymi naklejkami. No i co? No chyba to by było na tyle, bo. No wydaje mi się, że tutaj wszystko Wam, co mogłem, to przedstawiłem. W razie jakichkolwiek pytań, piszcie komentarze, na pewno odpowiem. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się widzowie i cześć!